Witajcie moi drodzy. Cześć. Jest niedziela, kolejna nasza eksploracja. Tym razem zwiedzimy sobie opuszczony pałac. Spójrzcie, jakie to jest ogromne. To wygląda bardziej jak taki dziedziniec. Tak, tak. Obiekt powstał w 1880 roku. No i postaramy się bez większych przeszkód, mam nadzieję, zwiedzić cały obiekt. Także zapraszam do oglądania. Wiesz co, ten dół może sobie zostawimy na koniec, a przejdziemy sobie tutaj tym piętrem, bo tu jeszcze jest góra. I z tych, no bo ten obiekt jest taki dość spory. Także sobie... Okej, dobra, tak zrobimy. Jakie ładne drzwi jeszcze drewniane, zobacz. No, dalsza część jest ponoć lepiej zachowana. No, jesteśmy w tej gorszej takiej... zrujnowanej już części. Bo pewnie była najwcześniej otwarta, nie? Zgadza się. Pałac ponoć jest na sprzedaż. Za dużo nie będziemy o nim opowiadać. O, jakie piękne schody. Ale mnie latarka chyba jeszcze nie jest potrzebna. Tutaj też jest wejście na drugiej stronę. Tutaj zobacz. Jeszcze jakiś mebelek. No tak, ma to tutaj właśnie być, tak trochę tych pozostałości. No tak troszkę. Na balkonie pałac rodziny przemysłowca z XIX wieku, trzyskrzydłowa budowla otaczająca dziedziniec, obecnie własność prywatna, niestety zapomniana przez właściciela. Przetrwał wojnę, czas PRL-u, a teraz niszczy je, choć ma ogromny potencjał. No niestety jest to taki... Siedzi takiego boczu i tak naprawdę nie wiem, co by tu mogło zrobić. Kurczę, ale fajne. No jest to duże i dość drogie. Tu były łazienki, tu jakaś szatnia czy coś w tym stylu. Tutaj właśnie biblioteka, mieszkania. A tutaj też te piwnice właśnie. Zerknę tylko tutaj. Dobra, na dół będziemy sobie później. Idziemy sobie tymi schodami do góry, nie? Jest to ogromne. Jeszcze piec kaflowy. No, taki malutki. Tak sobie ogólnie tylko przejdziemy. Tutaj do góry, tak? No, to tam nie ma. Tu jesteśmy. Tu jesteśmy na strychu. Tak, to strych, no. Jestem straszny. Nie.
Jest pusty. Wow! Ale ładny, nie? Ładny. Tam jeszcze widać. Tu też jest przejście do drugiej części. Idziesz tutaj dalej też? Albo pójdę sam. No tu już jest troszkę gorzej. Tak, tak, pewnie tak jest, a tutaj zobacz, tutaj już się drzewa wrastają w dach, gałęzie. No to już natura zrobiła swoje. Czyli tutaj teraz jak zejdziemy w drugiej tej części, zobacz, bo przyszli się stamtąd. No, czyli to myśmy obeszli, bo myśmy wchodzili z tamtej strony. No, tak. W rogu. Tak? Tak, 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 no, a to nawet szybko to nam poszło. No bo tam pusto w sumie, ale to nie jest tak, że nie. No ale tu już dalej nie ma, już przeszliśmy całe. Góra, tak. Tylko że jeszcze no, byliśmy u góry, a zaraz zejdziemy sobie na dół. Wiesz co, nie wiem, właśnie teraz... Dziwne. Takie ogrodzenia. Takie płotki. Jakby tu coś hodowali, nie? No, tak to wygląda. Dobrze, idziemy tutaj niżej. Czuć świeżo palone jeszcze, nie? Spalenizna. Kurczę, wszystko podpalają. No właśnie mówię, to nawet ta spalenizna taka. Coś takiego, nie? Taki zapach. Czyli że jednak mam... Tutaj gdzieś jeszcze zachowały się łazeria. Zawsze w takich właśnie obiektach podobały mi się takie schody. Zobacz. Wow, to jest tak gminy. No, fajnie wygląda. Kurczę, to musiało też robić wrażenie z tego czasu, nie? Poręcze, to wszystko tutaj, to jeszcze tak w miarę zachowane. W miarę, no, w miarę dobrze wygląda. Zerknijmy tutaj. Aha. Tutaj też mamy kominek. Tu mamy taki ładny. Taki tarasik, coś takiego, nie? To my to już przeszliśmy, co? Tak. No powiem ci szczerze, że też jestem trochę zdziwiony, że to tak szybko poszło.
Idziemy sobie jeszcze w tą stronę tutaj. A, tędy tutaj wszedłem, a tak odszedłem, wiesz? No to już te meble to już chyba sobie... Nie, to już... Aha, tu przed tamtej strony stałem. Widzisz, tutaj chyba coś jak właśnie stołówka była, czy coś, tutaj chyba wydawali, tak to wygląda, nie? Jakby tutaj na przykład wydawali posiłki, czy coś? Tam stoi chyba piec. A z drugiej strony była kuchnia, no. No, oczywiście, że tak. Tutaj mamy kuchnię. Tu jeszcze są jakieś graty. A nie byliśmy na samej górze? Byliśmy pierwszy... z tamtej strony, a tutaj jest piętro tu u góry. Aha. I tutaj w razie, kiedy mamy wyjście. Aha, no tu jest, okej. Okay. A czekaj, zerkniemy sobie tutaj. Prawda? Tu mamy też, aha, zejście na dół. Aha, tu jesteśmy. Bo przyszliśmy z trychy, tak? I tu myśmy schodzili górą. Na rzece. To trzeba się do tych drzwi wrócić z wody. No, dobra. To przechodzimy sobie tam od razu. Czy do piwnicy iść, czy nie? Albo tutaj, o, zobaczymy. Albo idziesz też? Nie, nie. Ho. Poczekam na dwoje. Po piwnicy. Chodź, chodź. A tak co tam tego piętra nie miniemy. Ciemność widzę, boiler widzę. Proszę. Nie? Patrz. No tak. A te rury widać takie nowe, gdzie ktoś to chciał jeszcze ratować, nie? No tutaj też. Ej. Tu jest cały ten taki... Czekaj. O, jak to tam daleko idzie. Widzę. Dobra, wchodź pierwsza, ja ci przytrzymam, ja, tak? Ja. Nie no, żartuję. Wiem, żebyś nie weszła. No to idź. Ale tam nie ma po co się czołgać w sumie. No tu nic nie ma, pusto. Bardzo śmiesznie. Patrz pod nogi, wiesz? O, tu jeszcze mamy zbiornik. Do góry? Tak, bo tu już w sumie nie ma. Dobra, uciekamy. W tamtej piwnicy. Tak, tak, tam jeszcze też zejdziemy. Takie jasne. Połączenie pewnie na te dwa segmenty z trzech, a tam ją oddzielić. Dobra, to tutaj śmigamy do środka. No ja też zawsze mam takie wrażenie, że wiesz, ten film będzie miał 40 minut, że to jest takie, wiesz, długie. Uch. Tu jeszcze masz mebelki, o. To chyba chciał ktoś ratować, widzisz? To jest poziomki. O, tutaj są mebelki jeszcze. O, o,
są te wewnętrzne. Ta serwetka zespołoczna. Co, już? A tu nie ma przejścia? Tu nie ma przejścia do tej dalszej części. Piwnicą można do strycha. Wyjdziemy. Dobra, wyjdziemy sobie tutaj, tędy. Tak jak wyszliśmy. O, tutaj jest, ale to jest piwnic, widzisz? I tu jest wejście z tej strony. Tu chyba nie byliśmy. No. Nie, tutaj nie byliśmy. Idzie sfiksować troszkę. Chyba nie, no nie byliśmy tu. Tu jeszcze są, widzisz? Tak, a to są schody, którymi wchodziliśmy. Tak. Tylko poszliśmy tam. No, dokładnie. A tędy nie przeszliśmy dalej. No i wszystko jasne. Czyli wszystko zwiedzone. Udało się. Musicie nam wybaczyć, bo się trochę zakręciliśmy. Ale nie pierwszy, nie ostatni raz. Dobrze, tutaj jeszcze jest góra. A, też zerkniemy. Uważaj na te drzwi. Ja poczekam. Poczekasz? Daleko nie mam. A jak już tutaj jestem, to sobie wejdę. Aha, no i tutaj jest strych, dobra. O, tu jest jeszcze ładnie. Ale mnie wystraszył ten ptak. O matko. Ptaszku, ostrożnie. Ale mnie przestraszył. A, tam też byliśmy. Dobra. Fajne miejsce. Dobrze, udajemy się do wyjścia. Tak to wygląda, moi drodzy. Z tego miejsca będziemy się z wami żegnać. Jedziemy dalej do następnego obiektu. I widzimy się za tydzień w niedzielę. Dzięki, że oglądacie nasze filmy. Jest was coraz więcej. Co mnie bardzo cieszy i motywuje do dalszego nagrywania. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!